To są zdarzenia, magazyn reporterów TVP3 Lublin. Anna Dąbrowska, witam i zapraszam. Proszę Państwa, dziś w programie o lekach i suplementach diety. Główny inspektor sanitarny. O tym, czy zażywamy ich za dużo, czy zażywamy właściwie. A przyczynkiem do rozmowy jest wydana niedawno decyzja Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, który wstrzymał obrót 6 preparatów przeciwzapalnych, które są stosowane w infekcjach górnych dróg oddechowych. Czy mamy się czego obawiać? O tym dzisiaj w programie. Główny inspektor sanitarny wstrzymał sprzedaż kilkunastu produktów leczniczych, syropów i tabletek o działaniu przeciwzapalnym i rozkurczającym oskrzela stosowanych w przypadku chorób układu oddechowego. Lekarstwa zawierają substancję czynną o nazwie fenspiryt, pochodzącą z laboratorium we Francji. Wstrzymanie obrotu to efekt analizy danych z badań nieklinicznych. Na ich podstawie podmiot odpowiedzialny za dystrybucję leków w Polsce uznał, że stosunek korzyści do ryzyka dla substancji czynnej fenspiryt nie jest korzystny. Inspekcja wystąpiła o wszczęcie procedury unijnej, która ponownie oceni, jakie są korzyści, a jakie ryzyko spożycia leków. Wtedy to zapadnie decyzja, czy te produkty mogą być sprzedawane, czy też nie. Osoby, które mają w domu wycofane preparaty, nie powinny ich stosować. Pełną listę można znaleźć na stronie Głównego Inspektora Farmaceutycznego www.gif.gov.pl. Proszę Państwa, oczywiście Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał te leki i jak czytamy w komunikacie, wystąpiło zagrożenie dla zdrowia publicznego. Panie inspektor, co to oznacza i czy powinniśmy się rzeczywiście obawiać? To znaczy, że wystąpiły w badaniach pozaklinicznych sytuacje, w których doszło u pacjentów do zaburzenia rytmu serca. I w związku z tym, że te doniesienia trafiły do nas, do Polski, z Europy, z Francji, Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wstrzymaniu na terenie Polski. To znaczy wstrzymaniu, rozumiem, że one jakieś badania będą i one mogą być oczywiście przywrócone do obrotu. Wstrzymane czasowo wszystkie preparaty zawierające fenspiryt są do momentu, kiedy Komisja Europejska nie dokona ponownego przebadania preparatów i podejmie decyzję na swoim poziomie, co dalej z tym preparatem zrobić. Czy te preparaty mają być wycofane bezwzględnie, czy mogą być dopuszczone do obrotu. I teraz siedzi mama, zresztą nasza koleżanka też mówiła, Boże, ja przed wycofaniem 3 dni wcześniej i dziecku dawałam ten syrop. Proszę Państwa, zaburzenia rytmu serca mogą wystąpić, ale nie muszą. One wystąpiły w jednostkowych przypadkach, ponieważ każdorazowy przypadek wystąpienia działania niepożądanego, innego niż w charakterystyce produktu leczniczego, personel medyczny ma obowiązek zgłaszać do inspekcji farmaceutycznej. I w związku z tym, że takie zdarzenia miały miejsce w wielu przypadkach, podjęto decyzję taką, a nie inną. Dlatego wszyscy, którzy przyjmowali ten preparat do tej pory i nic złego się nie działo, mogą być bezpiecznie, oczywiście. Być może będzie tak, że będą jeszcze przywrócone tak i będziemy mogli bezpiecznie brać. A to były preparaty czy leki bez recepty? Niektóre na receptę, niektóre bez. Przechodzę do tego, bo mówiłem, że dzisiaj będziemy o lekach i suplementach diety, bo Polacy jednak bardzo lubią leki bez recepty. Często korzystają, jak CBOS podaje, stosuje leki bez recepty 80% Polaków. I ja mam do Państwa, do fachowców pytanie, co najczęściej łykają Polacy? Witaminę D3. Dlaczego? Najczęściej leki przeciwbólowe, leki w różnego rodzaju przeziębieniach, grypie. No i suplementy multiwitaminowe, preparaty na kontrolowanie masy ciała. Wracając do suplementów, tutaj te statystyki mówią, że więcej kobiet sięga po suplementy. No, chodzi tutaj o tą figurę, którą chcą mieć idealną. Dlatego głównie też ta reklama skierowana jest do kobiet. Rozumiem, że można użyć takiego sformułowania, że w Polsce istnieje zjawisko tak zwanego samoleczenia się. Panie doktorze, bardzo proszę do mikrofonu. Przede wszystkim musimy powiedzieć o tym, że istnieje reklama i że chodzi tutaj głównie o suplementy, czyli środki, których nie przepisuje lekarz. Pacjenci bombardowani reklamami we wszystkich rodzajach mediów, w gazetach, w poradnikach, w radiu, w telewizji, rozmawiają z koleżankami, wydaje im się, że bez suplementów nie można się obyć.
że suplement jest potrzebny, żeby mieć figurę, że suplement potrzebny jest, że to zastąpi spacer, wysiłek fizyczny, że można się odchudzić dzięki suplementom, bo suplementów zjadamy mniej niż zwykłego jedzenia, więc na pewno... Wejdę w słowo, ja jak oglądam te reklamy, na przykład w telewizji, to mówię do znajomych lekarzy, do pana też powiem, no po co nam lekarze, jak ja się oglądam, ja się sama wyleczę. A więc ze wszystkiego. Tutaj właśnie największe niezrozumienie polega na tym, że czym się różnią suplementy od leków? Że suplementy nie podlegają takiej kontroli, nie podlegają kontroli lekarskiej nam powie, i medycznej. Mogą być wprowadzane na rynek bez badań klinicznych. Nikt nie sprawdza, jaki mają skład. Producenci deklarują jakieś składy, piszą to na kolorowych opakowaniach, które mają być atrakcyjne, które stoją w aptece i kuszą właśnie tym, żeby je kupić. Są strony internetowe, fora, gdzie można zareklamować, że jeśli bierzesz tabletkę antykoncepcyjną, czy jesteś w ciąży, musisz brać suplementy, bo inaczej będziesz gruba, albo inaczej coś się stanie twojemu dziecku. No ale jaką krzywdę można sobie wyrządzić, a szczególnie kobiety w ciąży, tak? Pan jako ginekolog, co pan może powiedzieć? Można, oczywiście. Wchodzą w interakcje z innymi lekami takie suplementy. Oczywiście można łatwo leki przedawkować. Można wybrać takie leki, które są niedozwolone dla osób, które mają na przykład zaburzenia rytmu, czy które są w ciąży i nie powinny przy obecności rozwijającego się płodu brać na przykład witaminę A. Witamina A może być silnie teratogenna. Czyli? Czyli może wywoływać wady wrodzone u płodu. Mhm. Czyli nie można upraszczać, że jeżeli coś jest na przykład witaminą czy suplementem, jest bezpieczne. Czasem pacjenci myślą, że jak zażyje zioła, to prawie nie działa. Ziołami można człowieka zabić, można w mojej dziedzinie prawie spędzić ciążę, czyli wywołać poronienie. Tak też kiedyś robiono w medycynie ludowej i w dawnych czasach. Są bardzo silne leki, ziołowe na przykład, i to dotyczy w ogóle właśnie suplementów, środków medycznych, które pacjenci, do których mają dostęp bez opinii lekarza, bez opinii innych pracowników. A do leków też mamy dostęp w aptece, prawda? Tak, które... i właśnie jeszcze chciałem powiedzieć, tu uśmiech do pana prezesa, do opinii farmaceuty. Farmaceuta też może udzielić takiej opinii, no właśnie, sprzedając leki. Ja tutaj leki. Chcę coś jeszcze wtrącić, co to znaczy samoleczenie, tak? Konsument sam sobie stawia diagnozę, czyli sam diagnozuje, chociaż no, wiedzy nie ma, i sam dobiera sobie sposób leczenia, więc no, tutaj jest ten duży problem. No ale jak widzę reklamę i proszę pana, jest taki mądry lek, że jak ja go połknę, on tak spenetruje moje ciało, wie gdzie mnie boli i od razu mnie wyleczy. Reklamy służą temu, żeby leki się sprzedawały i żeby suplementy się sprzedawały, a producent reklam, firmy farmaceutyczne czy handlowcy nie dbają o zdrowie, tylko zależy im na wynikach. Tak? To też taką ciekawostkę powiem, że firmy farmaceutyczne wydają dużo więcej na reklamy niż na przykład banki, więc to musi się im opłacać. No to jest duży rynek, to są duże pieniądze, pan prezes wywołany do tablicy. Tak? Tak jest. Chcę podkreślić, że problem samoleczenia tak najczęściej kończy się tak zwaną polipragmazją. Wytłumaczmy widzom. Co to jest polipragmazja? To jest działanie niepożądane leków w przypadku, kiedy pacjent stosuje je bez kontroli specjalisty, czyli bez kontroli lekarza, bez kontroli farmaceuty. Dane statystyczne podają, że przy 10 produktach stosowanych jednocześnie mamy 100% pewność, że działanie niepożądane wystąpi. No tak, panie prezesie, tylko teraz szczególnie też jak czytałam te opracowania, dotyczy to też seniorów, bo często oglądają, sugerują się, biorą wiele leków, prawda, na różne schorzenia. Nie wszyscy też chcą ciągle chodzić do lekarza, bo są kolejki, też głowy nie będę zawracać, ale... Bo mam długość dzikowej. Tak, tak, oczywiście, panie doktorze. I teraz tak, no jaka tu jest ogromna rola farmaceuty, bo to doradztwo jest no ważne. I teraz czy farmaceuta mi powie, czy dopiero ja muszę sama powiedzieć, czy pan zapyta, a jak ja nie chcę powiedzieć, jakie leki biorę, to jak będzie wiadomo, jaka interakcja jest między tymi lekami a suplementem? Otóż to. Problem polega na tym, że pacjent po pierwsze winien wiedzieć o tym, że takiej opieki farmaceutycznej od farmaceuty może oczekiwać. W aptece może o takie rzeczy zapytać. Trzeba tylko
użyć takiej formuły, żeby tegoż farmaceutę o pewne rzeczy zapytać. Pierwsza rzecz. Druga to taka, że polipragmazja, działanie niepożądane leków, to jest trzecia w kolejności przyczyna różnego rodzaju powikłań i zgonów. Więc jeżeli teraz przyjmiemy, a średnio każdy Polak jakieś tabletki zjada, pytanie teraz, czy więcej sobie szkodzi, czy osiąga jakieś korzyści terapeutyczne. I teraz wystarczyłoby, aby pamiętał, że trzeba skonsultować z własnym lekarzem, z którym co jakiś czas rozmawia, czy te leki gdzieś tutaj nie tworzą zagrożenia, a może również taką rzecz skonsultować w aptece z farmaceutą. No dobrze, to powiedzmy wprost. Jak wygląda opieka farmaceutyczna, pani doktor? Szczerze mówiąc, w Polsce nie istnieje. Dziękuję. Teoretycznie koniec. Uczymy farmaceutów, natomiast w praktyce, praktycznie biorąc, 100% aptek nie spełnia warunków lokalowych do pełnienia tej usługi. To bo znaczy, nie ukrywajmy. Mamy piękne, duże apteki. Tak, ale opieka farmaceutyczna w zasadzie powinna odbywać się w podobnym gabinecie jak wizyta u lekarza, ponieważ farmaceuta rozmawia z pacjentem o jego dolegliwościach, o jego problemach, problemach zdrowotnych, problemach lekowych, a nie ukrywajmy, nasza ekspedycja nie spełnia takich warunków. Przecież są inni pacjenci, którzy będą słuchać tego, co opowiada pacjent. I kolejka czeka. A właśnie, czy dużo jest, czy zawsze magister farmacji jest w tej aptece i obsługuje nas, czy taka kompetentna osoba? Magister farmacji z punktu widzenia prawa farmaceutycznego powinien być w aptece w godzinach jej czynności. Natomiast w aptece zgodnie z prawem mogą być zatrudnieni również technicy farmaceutyczni. Czyli mogą też nam doradzać? Czyli w zasadzie, trzeba tu podkreślić, technik farmaceutyczny nie może sprawować opieki farmaceutycznej. Ja mówiąc o opiece farmaceutycznej, zgodzę się z panią doktor w aspekcie takim, że ona musi być wykonana z dużą starannością. Natomiast sądzę, że w każdej z aptek w tej chwili, w poziomie, który tym pacjentom jest potrzebny, tej opieki farmaceuta jest w stanie udzielić. Dlatego, że jeżeli pacjent potrzebuje dorady, to też jest w stanie się z tym farmaceutą umówić w konkretnym czasie i otrzyma taką informację. Problem polega na tym, że nie ma w tej chwili żadnych regulacji prawnych, które by dawały farmaceucie możliwość, kompetencje i narzędzia do realizacji opieki farmaceutycznej. O to wnioskujemy jako samorząd już od lat. A powinno chyba już właśnie być, dlatego że no to, o czym dzisiaj mówimy, jest taka dostępność. Duża wartość dodana, tak. Bardzo duża wartość dodana. I suplementów. Proszę państwa, ja mam taki raport z 2015 roku, który opublikowała Federacja Konsumentów. Raport Leki bez recepty. I z niego wynika, że Polacy są oczywiście w czołówce pod względem zakupu leków i samoleczenia, ale z drugiej strony polscy konsumenci dość rozsądnie podchodzą do zakupów leków bez recepty, ale za mało osób czyta ulotki. Pani redaktor, mogę? Bardzo proszę, pani inspektor. I w tym momencie chciałabym wyjaśnić, skąd moja tutaj obecność. A mianowicie, inspekcja sanitarna nadzoruje rynek suplementów diety. Te wszystkie problemy, o których państwo w tej chwili mówicie, wynikają może z niedostatecznej opieki medycznej, może z niedostatków opieki farmaceutycznej, a te niedostatki sprawiają, że pacjenci coraz częściej, czy w ogóle obywatele naszego państwa, coraz częściej sięgają po suplementy. Suplement z definicji jest to żywność, jest to środek spożywczy, to nie jest lek. To jest żywność, która jest dostępna w każdym właściwie w tej chwili miejscu, w sklepie, w aptece, nieomal już w sklepach kosmetycznych, na stacji benzynowej, którą bardzo łatwo zarejestrować, bo podlega tylko i wyłącznie rejestracji. Zalew nowych suplementów diety, produkcja nowych suplementów diety jest tak masowa, że w zasadzie wymyka się spod kontroli, bo nie sposób skontrolować 1500 nowych preparatów, około 1500 nowych preparatów miesięcznie, a więc kontrolujemy oświadczenia zdrowotne, które pojawiają się na opakowaniach, kontrolujemy ich skład na podstawie składu deklarowanego, a wyrywkowo skład robiąc analizę chemiczną. No i w
przypadku analizy chemicznej czy analizy mikrobiologicznej często okazuje się, że suplementy diety zawierają szkodliwe substancje. Nie tylko nie leczą, ale wręcz szkodzą. Mogą zawierać szkodliwe mikroorganizmy, mogą zawierać nawet węglowodory wieloaromatyczne, bo ostatnio takie sytuacje miały miejsce. Czyli rozumiem, miały te, które są w aptekach też, tak? To tak, oczywiście, bo suplementy diety sprzedawane są również w aptekach. Nie ma kontroli. Nie ma nad tym kontroli. No zresztą raport NIK miażdży i mówi o tym, że kontrola nad produkcją suplementów diety w Polsce jest w ogóle niesprawna. Jest niewystarczająca. Niewystarczająca, może tak, niewystarczająca, ale ten raport, bo to jest 2017 rok, kontrolerzy w tym raporcie wskazali właśnie, o czym pani mówi, że polski rynek suplementów diety rozwija się bardzo dynamicznie. Ja tylko podam może dla wiadomości, że w rejestrze Głównego Inspektora Sanitarnego od 2007 roku wpisano blisko 30 tysięcy produktów zgłoszonych jako suplementy diety. W latach 2013-15 już rocznie 3-4 tysiące przybyło. Następnie 2016 przybyło 7,5 tysiąca. To po prostu to jest no, lawina, więc ogromna, jak to kontrolować? Ogromna liczba, której nie sposób kontrolować, ale którą należy powstrzymać. To znaczy tą zgłaszalność, rejestrację należy powstrzymać, dlatego że jeżeli nie będziemy panować nad tym rynkiem, no to no cóż się stanie. Tak jak tutaj moi przedmówcy mówili. Ale dlaczego polski rynek jest taki dynamiczny? Bo w raporcie dlatego, też się mówi, że właśnie polski rynek jest tak dynamicznie się rozwija. Ja sięgam do problemów z opieką, która sprawowana jest na pacjentem, dostępnością fachowej opieki lekarskiej, no i tutaj tej, o której mówimy, farmaceutycznej, a więc próbą samoleczenia się. O wiele łatwiej jest pójść i kupić suplement, który mam pomoże na wszystko. Ale to co, nie wiem, są za duże kolejki, lekarze są jest moda za mało też. Lekarzy? Moda jest na suplemencie. Jeśli można, to mamy też nieetyczne zachowania związane właśnie z handlem takimi produktami, dlatego że... Bliżej mikrofon. Że... Suplementy diety nie podlegają obowiązkowej żadnemu badaniu, badaniu klinicznemu, badaniu składu chemicznego. One mają deklarowany skład. Czy jest medyczne uzasadnienie przyjmowania suplementów diety? Znaczy jest taka... I tak i nie. Natomiast chodzi o to, że nikt nie panuje nad tym, że je można reklamować bezkarnie, można udawać leki, można na suplementach albo na środkach, które nie są lekami, sprzedawać je jako leki, nazywając je na przykład leki homeopatyczne, gdzie nie ma żadnych badań klinicznych, że to w jakikolwiek sposób działa. Takie substancje są sprzedawane w aptekach, więc pacjent przychodząc do apteki myśli, że kupuje lek. No właśnie, bo mam kupuje, zaufanie do apteki i do aptekarzy, do farmaceutów mamy zaufanie. On kupuje produkt w aptece, więc jest przekonany, że to pomoże jego zdrowiu. A to może być substancja, która nie jest lekiem, to może być substancja, która jest suplementem, to może być środek medyczny. I często robi to bez żadnego zalecenia lekarskiego, bez porady farmaceuty, bez żadnej porady. Tutaj mamy rynek właśnie działający na podświadomość, mamy pocztę pantoflową, goździkową, kolorowe czasopisma, reklamy, internet, fora dyskusyjne, Facebooki. Stąd bierzemy informacje o tym, co dolega nam i jak to leczyć. No doktor Google wszystko powie, tak, jak leczyć. Ja jeszcze bym tutaj dodał bardzo ważną rzecz, że należałoby rozdzielić jeszcze sferę produktów, które są oferowane w aptekach, od produktów, które są dystrybuowane przez internet w sposób kompletnie niekontrolowany. O internecie za chwilę powiemy, bo mamy jeszcze felietonik. Ale tak, chciałbym zwrócić uwagę na to, że w tej chwili w bardzo dużej grupie produktów, które są dostępne w aptekach, już odpowiednika w postaci leku nie ma. Pojawiają się w zastępstwie, dlatego że łatwość rejestracji suplementu diety jest tak duża, że wielu producentów ucieka od formuły przedstawienia badań, tworzenia pewnych grup do analizy działań niepożądanych, a ucieka w suplement diety. Więc wydaje mi się, że ochrona zdrowia w Polsce powinna mieć wykształcone mechanizmy, które prowadzą do tego, że pacjent kupuje leki, które wypełniają jego faktyczne zapotrzebowanie, a nie sugeruje się reklamą. No właśnie, a czy taki przeciętny człowiek, w miarę zdrowy, w ogóle rzeczywiście musi coś brać, żeby być w dobrej formie? Nie musi.
Pani redaktor, ja jeszcze dwa słowa. Tak? Suplement diety jest środkiem spożywczym, który służy uzupełnieniu właściwej, zdrowej diety. To jest coś, co ma uzupełniać dietę. Jeżeli w ogóle. Ja jednak będę się upierał, że są takie sytuacje. Ja jestem także położnikiem, zajmuję się ciążą. No i wiemy, mieszkamy na Lubelszczyźnie w terenie o endemicznym niedoborze jodu. Więc zapotrzebowanie na jod jest u nas większe niż podaż, a w ciąży ono się co najmniej dwukrotnie zwiększa. Więc my zalecamy ciężarnym, żeby suplementowały jod. Podobnie jest z kwasem foliowym, który jest w zasadzie suplementem diety. No ale to możemy, nie wiem, jakaś sól jest jodowana, coś tam można jakoś... Ale sól jest niezdrowa, żeby jej zjeść tyle, żeby zjeść tyle jodu. Więc są takie substancje, które czasem w niektórych sytuacjach warto suplementować. No ale to warto przede wszystkim skonsultować się z lekarzem i z farmaceutą, tak jak jest napisane zresztą i jak słyszymy w reklamie, i to sugeruje, że to jest lek. Reklamy bagatelizują. Proszę zwrócić uwagę, że w czasie trwania reklam bardzo często formuła skonsultuj z lekarzem, z farmaceutą jest przyspieszana, bardzo często skutki, potencjalne skutki uboczne są do zaakceptowania, wręcz nawet czasem pożądane. A i tanie, jakie są tanie te leki. W związku z tym, no bo mówimy, że możemy powiedzieć, że my Polacy jesteśmy lekomanami, panie doktorze, i to uzależnia jakoś trochę. Są jakieś badania? Może lekomanami to trochę za duże słowo, natomiast rzeczywiście jest takie zjawisko, z którym ja się spotykam coraz częściej, jeżeli chodzi o kondycję psychiczną człowieka. A mianowicie jest wiele osób, które mają takie poczucie, że różne rzeczy można załatwić szybciej, mniejszym wysiłkiem i tak dalej. Więc do pewnego momentu, jak psychologia jeszcze nie była na tyle modna jak teraz, ludzie bali się, wstydzili pójść do gabinetu terapeutycznego, w pewnym momencie pojawiła się większa otwartość. A teraz ta otwartość znowu się zmniejsza na korzyść z kolei wizyty u lekarza psychiatry. Dostanę jakieś pigułki, łyknę i przejdą moje dolegliwości. Mam wrażenie, w wielu sytuacjach właśnie ludzie mają takie podejście. To, o czym rozmawiamy tutaj, czy trzeba łykać, czy nie trzeba, że to jest uzupełnienie zdrowej diety, no dobrze, na tym polega problem. Nie chcę mieć depresji, trochę tej witaminy D3 sobie pobiorę, na słońce wyjdę, tak? Tak, ale dokładnie tak jest, jak się rozmawia na przykład z matkami. No to będzie długo, to trzeba z tym dzieckiem chodzić, spacerować i tak dalej. Dam mu witaminę D i będzie zdrowe, nie będzie miało krzywicy. Ja mam wrażenie, w bardzo wielu sytuacjach tak jest, że okej, no mógłbym zadbać o dietę, mógłbym to, mógłbym tamto. Tutaj mówiliśmy też o środkach odchudzających. No ale to wymaga czasu, energii i tak dalej. A ja po prostu coś łyknę i będę zdrowy. I mam wrażenie, tym trybem myślenia, w który doskonale wpisują się również reklamy, tym trybem myślenia coraz więcej osób idzie i właśnie stąd wzrost spożycia najróżniejszych leków, suplementów, no najróżniejszych środków. A propos odchudzania, to o czym pan mówił, też wyczytałam, że niestety obniża się wiek pacjentów, którzy są uzależnieni od leków, szczególnie właśnie chodzi o młode osoby, które się odchudzają. Zdecydowanie tak. No, leków tutaj, i suplementów. No ale tutaj mamy do czynienia z no, takim zjawiskiem instrumentalnego traktowania własnego ciała, bo ja muszę jakoś wyglądać, bo to ciało musi mieć odpowiednie gabaryty. Tutaj na przykład studenci od nas z Instytutu Psychologii prowadzili takie badania w ramach prac magisterskich, że tak naprawdę już dzieci na poziomie przedszkola wiedzą, że nie należy być grubym, należy być w normie, ewentualnie chudym. Jakiś spory odsetek, zwłaszcza dziewcząt w klasach 1-3, odchudza się, podobnie jak mama, podobnie jak idolka, youtuberka i tak dalej. Także to rzeczywiście na bardzo wczesnym poziomie ta mania odchudzania się pojawia. Kolejna sprawa, już nie tyle dotycząca leków, ale na przykład napoje energetyzujące, które na coraz wcześniejszych etapach rozwoju są na porządku dziennym w szkole. Bo teraz mam klasówkę z matematyki, no to wypiję sobie takiego energetyka, to łatwiej mi się będzie skupić. Idę na WF, jakiś ospały dzisiaj jestem, wypiję puszeczkę, od razu inaczej będzie. I w ten sposób coraz częściej, no właśnie. A możemy jakoś nad tym wszystkim zapanować, czy tylko zdrowy
zdrowy rozsądek, czy jednak nie powinno być więcej, nie wiem, może tego typu programów, spotkań, jakichś spotów społecznych, edukacja to po musi prostu. Być dokładnie, tak, edukacja. No właśnie, jakby ten system opieki medycznej, tak to nazwijmy, bo to chyba tak to można nazwać. Można dać ograniczenia ustawowe, że tego nie sprzedajemy albo że nie wolno. Można uczyć od dziecka. Można zakazać nieuczciwych reklam, można wzmacniać wiedzę ludzi o zdrowym życiu. Ale te reklamy, które oglądamy, one są nieuczciwe? Czasem nieetyczne. Czasem są nieetyczne. Ja nie mówię, że nieprawdziwe, ale czasem próbują albo coś ukryć, albo coś zastąpić nie tym słowem, albo udać, że jestem lekiem, bo stosuję taką formułkę na koniec, jak z wszystkimi lekami. No albo przychodzę i widzę reklamę i mówię, dzień dobry panie doktorze, źle się czuję, czy pani doktor. To też jest wprost sugestia, bo też lekarze już teraz nie występują, prawda? Pacjent jak zobaczył lekarza w telewizorze na reklamie, to już myśli, że u niego był. Tak, ja tylko chciałem dodać, że taka zasada trochę szantażowania pacjenta, tak? Z jednej strony mówi mu się łatwo, szybko i skutecznie osiągniesz cel, ale z drugiej strony pokazuje mu się po drugiej stronie, proszę bardzo, twoja koleżanka, twój kolega już dawno użyli i proszę, jakie efekty mają. Efekt jest po prostu szantażu. Kolejna kwestia, no, pewnego rodzaju przekupstwa, ci, którzy się nie dadzą szantażować, że dostanie drugi produkt gratis, że jest ileś tabletek. No ale tak właśnie, nawet pani inspektor mówiła, że w aptekach no, są promocje, tak? A nie powinny pani inspektor być, bo to nie są sklepy jakieś z promocjami. W tych aptekach to teraz jest wszystko, możemy szampony, no sklepy kosmetyczne są. Ja trochę jestem tym przerażona, szczerze powiem. No coś takiego nas dotyczy. To nas spotyka na każdym kroku, ale to jest nasza wspólna odpowiedzialność. Edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. Może oświata, mówienie o tym, że to złe, że to niewłaściwe. No i wychowywanie naszych studentów, naszej młodzieży. Jeżeli wyjdą z przekonaniem, że nieetycznym jest promocja leku, bo lek to przecież nie coś, co można sobie zjeść jak jabłko, może będą wiedzieli i może wyedukujemy w ten sposób społeczeństwo, ale to bardzo daleka droga. Ja myślę, że jeszcze tutaj takim filtrem powinien być magister farmacji w aptece, który wydaje pani leki. Pani walczy o tę opiekę farmaceutyczną od dawna, tak? Ja wiele czytałam na ten temat i pani wypowiedzi i tak. Jakoś to się nie udaje. No niestety nie udaje się. Mam nadzieję, że jednak dożyję takiego czasu, jak już będę staruszką, że będę w stanie pójść do apteki i będzie ten farmaceuta, który zaopiekuje się mną. Chociaż cały czas będę sama. Istnieją obietnice ze strony ministra zdrowia, który w tej chwili powołał zespół do spraw wdrożenia opieki farmaceutycznej, a więc mamy nadzieję, że ta opieka niedługo zaistnieje w aptekach dla dobra społeczeństwa. Ja przywołam jeszcze raz ten przykład. 1/3 różnego rodzaju problemów to są niepożądane działania lekowe i one skutkują hospitalizacjami. Natomiast tutaj bardzo duża też rola faktycznie farmaceutów, natomiast my widzimy w tej chwili, obserwujemy odpływ zainteresowania młodzieży kształceniem się na kierunku farmacja. To jest kolejny kłopot, dlatego że wielu farmaceutów w aptekach zostało sprowadzonych do roli sprzedawcy. Mało tego, to jeszcze kiepsko opłacanego. Skutek jest teraz taki, mamy rynek producenta, ten rynek narzuca pewne zachowania w aptekach z jednej strony. Ale i zamawianie chyba w aptekach producent też zamawia, prawda? Oddzielny problem, który dotyczy większości aptek, gdzie producenci potrafią regulować produkty, które trafiają do aptek. I pacjenci bardzo często mają pretensje wprost do farmaceutów o to, że czegoś nie zabezpieczyli albo że zabezpieczyli w niewłaściwej cenie, a w 99% to nie jest wynik niewłaściwej gospodarki prowadzonej przez kierownika apteki, tylko pewnego rodzaju zachowania biznesowe producentów. Po prostu jak wszystkim rządzą pieniądze. Proszę Państwa, mówiliśmy o tych lekach z internetu. Krótki, taki bardzo archiwalny felieton o dostępie. Zresztą Pan Prezes tam też się wypowiada i jeszcze na zakończenie kilka słów na ten temat. Ponad połowa leków, które są sprzedawane przez internet, to mogą być podróbki. Preparaty kuszą niską ceną, ale są bardzo niebezpieczne, bo nie mamy pewności, co jest w ich składzie. Obiecuje im się pewne korzyści terapeutyczne, które w ogóle nie występują. Wiemy o tym, że w kapsułkach, w tabletkach występuje mąka, gips, a więc często substancje, które nie mają żadnego związku z procesem terapeutycznym. I pół biedy, jeśli to będzie mąka, ale wiemy,
wielu przypadkach podróbki wytwarza się na przykład z przeterminowanych leków. Przynajmniej 2-3 razy w miesiącu trafiają się tacy pacjenci, którzy kupują leki, bądź na targu, bądź na przykład przez internet sobie coś tam wyszukują i w ten sposób pozyskują leki, którymi najczęściej się trują. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia co setny lek na polskim rynku może być podrobiony. Liczba potwierdzonych przez prokuraturę przypadków fałszowania leków w ciągu 2 lat wzrosła 4-krotnie. Co zrobić, żeby nie kupić podróbki? Kupować leki w aptekach. Można także w tych internetowych, ale wtedy sprawdźmy, czy taka apteka posiada zezwolenie. Fachowy personel to jedno, ale punkty jako apteki to jest też bezpieczne miejsce do zakupowania produktów. Podlegają ścisłej kontroli, m.in. inspekcji farmaceutycznej. Cały obrót produktami leczniczymi podlega również pełnej kontroli. Najczęściej fałszowane leki to te na odchudzanie, potencje, sterydy, leki psychotropowe i stosowane w leczeniu nowotworów. No już jak słyszę o lekach onkologicznych, to naprawdę załamana jestem. Czy leki w internecie są bezpieczne, czy są fałszowane? Oczywiście leki w internecie są bezpieczne pod warunkiem, że są sprzedawane przez apteki internetowe, które mają zezwolenie na prowadzenie apteki wydane przez wojewódzkich inspektorów. Jak mamy sprawdzić to? Każda apteka internetowa, która działa legalnie, ma logo, to jest taki zielony krzyż, i ma odesłanie do oryginału, do skanu oryginału zezwolenia na prowadzenie apteki z datą wydania tej decyzji, z imieniem i nazwiskiem inspektora farmaceutycznego, który tę decyzję wydał. Po sprawdzeniu autentyczności tego wejścia do tej apteki internetowej możemy być bezpieczni. Natomiast bardzo dużo leków sprzedawanych jest na czarnym rynku. Są właśnie, tak jak tutaj w reportażu było wspomniane, są to leki odchudzające, na potencje, anaboliki i inne. No tak, ale często też są takie ogłoszenia, że nie wiem, mam taką i taką chorobę, czy przebyłam, pozostały mi leki, odsprzedam. To jest czarny rynek? To jest czarny rynek, absolutnie takich leków nie wolno kupować, ponieważ nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy te leki były przechowywane w odpowiednich warunkach, co to jest, czy rzeczywiście to jest ten lek. Także tylko apteki działające legalnie. No dobrze, ale mówi pani w odpowiednich, czy były przechowywane w odpowiednich warunkach. A skąd mam pewność, czy leki w sklepie, w hipermarkecie albo na stacji są dobrze przechowywane? No właśnie, sklepy ogólnodostępne również są sprawdzane. Nie mamy takiej pewności. Nie mamy takiej pewności, ale sklepy ogólnodostępne również są kontrolowane przez inspekcję farmaceutyczną w zakresie właśnie przechowywania produktów leczniczych i wydawane są decyzje administracyjne, coraz więcej takich decyzji nakazujących odpowiednie przechowywanie tych leków. Ale takiej pewności nie mamy, ale jest to pod kontrolą w miarę oczywiście możliwości. No ale źródłem wiedzy jest internet, tak? Źródłem wiedzy jest, tak, jest internet. A jeszcze chciałbym wrócić do tych warunków przechowywania, bo my, nasze społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy, jakie to ma znaczenie później na ten efekt końcowy, jak wilgotność, jak temperatura, jak nasłonecznienie. Z jednej strony pod wpływem niewłaściwego przechowywania substancja czynna może mieć zmniejszoną skuteczność, a z drugiej strony mogą tworzyć się związki toksyczne, więc możemy sobie dodatkowo zaszkodzić. O tym należy pamiętać. Tak, warunki przechowywania jeszcze tutaj dodajmy. Ale w domu też? W domu też, w domu dokładnie też. Czyli trzeba pamiętać o tym, aby nie trzymać leków na parapecie w miejscu nasłonecznionym. Częsty przypadek, czy w łazience, w szafce, gdzie jest większa wilgotność. Ale ja bym tutaj jeszcze wrócił na sekundkę do tego problemu dystrybucyjnego, dlatego że też w ogólnodostępnej sieci handlowej, szczególnie w sklepach samoobsługowych, leki są nabywane bardzo często według właśnie sugestii reklamy telewizyjnej i się okazuje, że często pacjenci kupują tą samą substancję czynną pod różnymi nazwami handlowymi. Czyli rozumiem, że nie wiem, mogę kupić różne leki i będzie wszędzie paracetamol, tak? Tak jest. Tak może i być. Wtedy kończy się tym, że dojdzie do przedawkowania, jeżeli ktoś faktycznie nie sięgnie do tej ulotki. Kolejna rzecz to jest również, znowu wracamy do tej opieki zarówno farmaceutycznej, jak i specjalisty lekarza. Prozaiczne dosyć przypadki, kiedy różne środki spożywcze nawet mogą wywołać niepożądane działanie. Weźmy lek przeciwbólowy, paracetamol i alkohol. Tak? I nie wszyscy rozumieją, że to jest bardzo niebezpieczne połączenie.
takie rzeczy trzeba uświadamiać na bieżąco. Samorząd zawsze wychodził z założenia, że musi nastąpić zdecydowane ograniczenie sprzedaży leków poza aptekami. Do jakiejś naprawdę minimalnej ilości tabletek w jakimś opakowaniu, aby ono służyło wyłącznie do celów doraźnych. A w tej chwili niestety mamy odwrotny trend. Znaczy nie wiem, czy te mniejsze opakowania rozwiążą, mamy jeszcze 2,5 minuty rozwiążą problem, ponieważ no jeżeli taki lek nie będzie działał, to taka osoba kupi więcej tych opakowań, więc ja jestem za tym, żeby jednak leki zupełnie były tylko w usunąć, to jest ideał, dokładnie tak. Tak. Sprowadzić leki do aptek, to jest w ogóle klucz dla całej sprawy. I jeszcze już ostatnie zdanie, przepraszam pani redaktor, ale leży mi to na sercu, dlatego że społeczeństwo może skorzystać z fachowej porady w aptece. Może i powinno próbować korzystać z fachowej porady lekarza. Natomiast pójście na tak zwaną łatwiznę kończy się tym, że później są konsekwencje często nieodwracalne. Dotyczą nie tylko osób dorosłych, osób starszych, dzieci i należy o to zadbać. Proszę państwa, to jeszcze taki apel, każdy po 10 z państwa sekund ze swojej dziedziny do naszych widzów, żeby, bo to jest bardzo poważny problem. W ciągu 30 paru minut nie udało nam się wszystkiego poruszyć, ale na te istotne rzeczy chcielibyśmy zwrócić uwagę. To ja może powiem tak, najpierw zdrowy styl życia, najpierw tradycyjne metody, a później dopiero sięganie po chemię, po farmaceutyki. No cóż, może do decydentów apel, co o tę opiekę? Może ja najpierw do pacjentów. Pytajmy farmaceutę, magistra farmacji, czy to jest lek, czy to jest suplement diety, jak on powinien działa. Powinien mieć napisane na to już może pan że jest prezes magistrem na ten temat farmacji, powie. Prawda? Nie wszyscy mają. Jak nie jest napisane, to znaczy, że nie jest magistrem farmacji, tak? No nie wiadomo, a RODO? No nie wiem, co jest ważniejsze, zdrowie, życie czy RODO. Ja tak na podsumowanie zgodzę się z panem doktorem. Oczywiście lepiej jest zapobiegać niż leczyć. No i czytajmy ulotki, tak? Sięgajmy po tą wiedzę merytoryczną, a nie wiedzę z reklam. Wtedy będziemy mieli pewność, że sobie nie zaszkodzimy. Ja, jeżeli mogę pomóc w czymś pacjentom, to radziłabym, jeżeli musicie państwo kupować leki w aptece, przez internet, to tylko w aptece internetowej działającej legalnie. Czyli zawsze trzeba sprawdzić, czy ma logo, zielony krzyż i czy ma odniesienie do zezwolenia na prowadzenie apteki. Panie doktorze, szczególnie do kobiet w ciąży, bo do nich naprawdę dużo jest reklam i propozycji. Jeżeli chcemy korzystać z leków, to wiadomo, ale także z suplementów diety, przepraszam, to korzystajmy z porad fachowego personelu, czyli z lekarzy, zgodzę się także, że farmaceutów. I jeszcze do inspekcji sanitarnej, na koniec musimy kończyć. Suplementy nie mogą zastąpić zdrowego żywienia i właściwie zbilansowanej diety. I w ogóle zdrowego rozsądku. Przede wszystkim zdrowy rozsądek i... Tak jest. Farmaceutę łatwo rozpoznać w aptece. Powinien mieć identyfikator i będzie wtedy jasne dla pacjenta, że rozmawia z fachowcem. Kończymy. Dziękuję bardzo za rozmowę państwu, za uwagę. Do zobaczenia.